Dzień dobry. Dzień dobry i witam do Smacznej Kalifornii. Więc dzisiaj bez treningu, trochę odpoczynku, bo wczorajszy trening mnie zmiażdżył. Więc piję bulletproof coffee, jak codziennie. Zaraz będę się przebierał. Natomiast parę ciekawostek o poranku. Więc jedna z ciekawostek jest taka, że gdy wejdziemy na stronę 3poziom.pl, to na stronie 3poziom.pl pojawi się w prawym górnym rogu takie coś jak Mirek poleca. I tutaj będę zbierał wszystkie rzeczy, z którymi mam doświadczenie i które są godne polecenia, co jest dość ważne. I jest kilka takich rzeczy, więc teraz ja sobie daję ClickFunnels, Nozbe, Aurę Spokoju. Tutaj idę też w piątek na floating, więc będę testował i będę dodawał tutaj wszystkie rzeczy, o których mówię. Bo też się pozbierało. Jest taki dokument z moimi narzędziami, który też chcę przenieść tam powoli. Plus są inne rzeczy, które też planuję przenieść. Rzeczy fizyczne i niefizyczne, po prostu no, sporo roboty. Druga ciekawa rzecz, więc w następnym tygodniu będę na konferencji Masters and Robots, co dla mojego duchu futurysty jest czymś wyjątkowym. Masa sesji, nie spodziewałem się, natomiast Jacek Sasielu, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, poinformował mnie o tej konferencji, idziemy na nią razem, więc będzie dużo ciekawych rzeczy. Tutaj pan ma rękę robota, więc zapowiada się ekstremalnie ciekawe, duże wydarzenie w Warszawie. Chyba jeszcze się można nawet zapisać na Masters and Robots. Kolejna rzecz, zapisałem się na saunę. I tak sobie myślę, żeby czasami może ktoś z widzów miałby ochotę się przejść na saunę. Tylko że w Warszawie, na SGGW, to jakby ktoś chciał dawać znać w komentarzu, możemy coś wstawić. Dobre miejsce. I jeszcze dodatkowo syn mi kupił bilety na koncert. Paweł Piecuch and Rafał Rogal Rogulski. To tyle z ciekawostek w poranku. Tak, więc prysznic i ruszamy z tym wspaniałym dniem. Idzie mi jedna lepsze, właśnie zbieram się do firmy. Kolejny eksperyment z różnymi wodami. Plus zostałem dzisiaj od Darka, dziękuję Darku, książkę 12 życiowych zasad, więc ja zacząłem od wersji angielskiej, a mówiąc prawdę od wersji angielskiej, wersji słuchanej, nieczytanej, gdzie sam Jordan B. Peterson czyta tę książkę, a teraz mam wersję polską. Nie wiem, co z tym zrobić. Coś wymyślę. Dobra, więc idę teraz do firmy i potem jeszcze wrócimy troszkę do tematu rekomendacji, bo mam jeszcze parę rzeczy do zarekomendowania tobie. I już w filmie sobie znowu nagrywamy dzisiaj, tylko tym razem z Przemkiem. Cześć. Przemek, skąd się do nas przyjechałeś? Z Żor. Z Żor. Czy ktoś wie, co się jeszcze dzieje w Żorach? Co się dzieje w Żorach? Mamy Muzeum Ognia. Macie Muzeum Ognia? Muzeum Ognia. Tak. Muzeum... Jeszcze raz w roku jest coś takiego jak przystanek Żory. Ale Muzeum Ognia każdy musi zobaczyć. Tak. Zdecydowanie. Twin Peaks. Co to jest Twin Peaks? Takie kolejki, knajpki, no takie dla dzieci. W Żora? Żory for the win. I jestem już w domu, więc dzisiaj trochę rekomendacji o rzeczy, które chyba są najczęściej pytane i tak jak wiele razy mówiłem, nie mam zbyt wiele rzeczy, no może poza książkami, bo książek mam dużo, ale poza tym nie mam zbyt dużo rzeczy. Ale takie rzeczy, które najczęściej się pojawiają, to rzecz numer jeden. Książka, którą... numer jeden, którą miałbym komukolwiek polecić, więc tutaj bez żadnych rewelacji coś, co się pojawiło już dzisiaj, czyli 12 życiowych zasad Jordan B. Peterson, naprawdę otwierająca bardzo głowę. Są też inne książki, można wejść na 3poziomy.pl na książki, poczytać w innych książkach, które polecam. Natomiast z tych to jest to. Rzecz numer dwa, jestem fanem jednej marki, która jest polską marką, która robi wyroby skórzane. Czyli manufaktura Miller. Manufaktura Miller robi różne rzeczy. To jest na przykład monetnik, to bardziej pewnie mężczyzna ciekawi. To jest wizytownik. Portfel, bardzo cienki, manufaktura Miller. Teraz się nazywają troszeczkę inaczej chyba, ale ktoś pisze manufaktura Miller, na pewno się pojawi. I chyba jedna z najfajniejszych rzeczy, czyli pokrowiec na klucze z takim fajnym, specyficznym logo. Idąc dalej, rzecz, którą rekomenduję też prawie wszystkim, to są słuchawki. W chwili, gdy się przemieszczamy do słuchania podcastów, do rozmów telefonicznych albo innych rzeczy, AirPodsy od Apple'a. Trzeba mieć telefon Apple'a chyba, żeby działać, natomiast też działa z komputerem, więc często je używam. A w chwili, gdy wchodzę w bardzo intensywną pracę, używam słuchawek Bose Quiet Comfort, to jest chyba 10. To są z kablem, te nowe są bez kabla. Kosztują bardzo dużo, natomiast jakość wytłumiania dźwięku plus wygoda plus fajny futerał, w którym możemy włożyć te słuchawki, jest naprawdę super. Coś naprawdę dobrego. Kolejna rzecz, cały czas jestem pytany w temacie aparatów, więc cały czas
do jeszcze nawet części kursów i też do narobienia tego vloga użyłem Canona G7X Mark II. To jest następca Canona G7X. O, właśnie tak to wygląda. Największy plus właśnie jest ten ekranik, plus bardzo dobrze łapie stabilizację, plus robi naprawdę super zdjęcia i super wideo. Mocno polecam. A do rozwiązań bardziej zaawansowanych, coś czego używam do wszystkich kursów online, zarówno w chmurowisku i prywatnie, to jest Sony Alpha 6500 z obiektywem 1.8-35. Naprawdę genialnie wychodzą te wideo, które robimy do kursów. Fabryka kursów, szkoła chmury, tak, wszystkie nowe, szkoła najmu, wszystkie nowe programy są właśnie tym robione. I teraz jeżeli jeszcze chodzi o statywy, więc mam dużo statywów. W tej chwili do używania vloga używam tego statywu, to jest Manfrotto. Dawniej używałem innego statywu, to był taki mały statywik, też Manfrotto. Trzyma się do dziś, to jest co ciekawe. Z pomocą tego statywu już powstało chyba 700 odcinków, więc robi robotę i do dziś działa. Natomiast z czasem wymieniłem go na większy, został kupiony do innego celu, natomiast super zaczął się sprawdzać i używam go również dzisiaj. Nie wszystkie statywy Manfrotto są takie dobre, bo na przykład tam jest statyw, którego używam do dużego aparatu i co chwilę się nóżki zacinają i nie wiem czemu jest taki badziewny. Tutaj też mam jeszcze jeden Manfrotto, którego używam też do światła. Też wiele osób pyta, to jest Yongnuo YN360. To ma taki plus, że potrafi emitować niemalże każdy kolor. Teraz sobie zrobimy jakiś kolor, zróbmy zielony. Wyłączamy teraz niebieski i wyłączamy teraz czerwony i zostali kolor zielony. I jeszcze dwie rzeczy. Też o ten temat jestem często pytany. Dobry mikrofon, więc ja już od lat, dosłownie chyba od 4 lat mam ten mikrofon. To jest Audio Technica AT2005 USB. Są teraz nowe już następstwa. To jest oczywiście na USB, żeby łatwiej podłączyć do komputera, plus żeby wycinać pewne plucia i literki P. Super sprzęt, naprawdę Audio-Technika, rewelacja pod względem jakości działania integracji. I ostatnia rzecz, o którą też o dziwo chyba najwięcej osób mnie pyta, to moje okulary. Jakie są moje okulary i po co je noszę? To są okulary do wycinania niebieskiego światła. Wtedy nasze ciało się przełącza w czas spania, plus wydzielamy więcej melatoniny, więc bardzo dobre do wycinania właśnie niebieskiego światła, głównie sztucznego, którego w naturalnym środowisku nie ma tak dużo, a w naszym monitory, lampy i tak dalej, więc lepiej się śpi. I ja akurat używam marki, która też nie jest zbyt tania, ale jakościowo są dobrzy. To jest marka, która się nazywa Swanwick. Swanwick, więc bardzo dobry sprzęt i około godziny 18, czasami przed 19 zakładam te okulary i zdejmuję dopiero przed pójściem spać. I to tyle. Taki troszeczkę dzisiaj spokojniejszy odcinek, bo znowu dość dużo pracy. Natomiast jutro będzie interesujące, jeżeli chodzi o wydarzenia. Daj znać, co sądzisz o stronie rekomendacji i co chcesz zobaczyć jeszcze na stronie rekomendacji. Plus mam Cię prośbę, że jeżeli jest coś, co chciałabyś albo chciałbyś mi zarekomendować, ale uwaga, tu jest bardzo trudne zdanie, jedną rzecz, to napisz w komentarzu, będę Ci bardzo wdzięczny. Lubię rzeczy, które optymalizują mi życie, nawet jeżeli są troszeczkę droższe, to nie mam problemu, żeby gdzieś nazbierać za nie pieniądze i kupić, jeżeli to wpłynie na jakość mojego życia. To tyle. Dziękuję Ci bardzo, więc i do zobaczenia. Ula! Do zobaczenia jutro.